Ambasador Rosji wezwany na dywanik do MSZ-u. Żądamy wyjaśnień w sprawie rakiety. Poniżanie, ośmieszanie i zastraszanie. Radio Z ujawnia mobbing w sądzie w Słupsku. A w najważniejszej rozmowie poranka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. 8. MSZ żąda wyjaśnień od rosyjskiego ambasadora w sprawie rakiety, która na 39 sekund wleciała wczoraj nad ranem w naszą przestrzeń powietrzną. A to już trzeci incydent z rosyjską rakietą nad Polską. Tym razem Siergiej Andrzejew ma otrzymać notę protestacyjną. Daniel Wrzos w tej sprawie trzyma rękę na pulsie. Daniel, skoro to już trzecia kolejna taka sytuacja, to dlaczego dopiero teraz ambasador wyląduje na dywaniku? No właśnie dlatego, że to już trzeci raz rosyjska rakieta wleciała nad Polskę. MSZ wezwał ambasadora. Rakieta została wystrzelona z rosyjskiego samolotu bojowego i ministerstwo będzie domagać się dokładnie wyjaśnień tego zajścia, ponieważ niedopuszczalne jest to, że terytorium państwa, które jest członkiem NATO, po raz trzeci narusza obca rakieta. To złamanie prawa międzynarodowego. W nocie protestacyjnej ma być również wezwanie do zakończenia ataków terrorystycznych w Ukrainie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że wojsko monitorowało lot rakiety i nie było konieczności zastrzelenia jej. Wiadomości Radia Z. Ważne dla pacjentów. Idą zmiany w receptach. Resort zdrowia potwierdza nasze informacje. Wśród nowości sposób realizacji recepty będzie można zacząć w jednej aptece i kontynuować w innej. Nowa ustawa jest potrzebna, bo przepisy są rozproszone, mówi nam farmaceuta Łukasz Waligórski, redaktor naczelny magazynu Magister Farmacji. Warto jednak te wszystkie przepisy zebrać, umieścić w jednym akcie prawnym, aby były one przejrzyste dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla weterynarzy, dla farmaceutów, ale także dla pacjentów. Nad ustawą pracuje specjalny zespół. Konkretne propozycje ma przedstawić do końca czerwca. Potem zajmie się nimi resort zdrowia. Atmosfera terroru, upokorzenia i obrażania przez lata panowała w słupskiej sekcji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Mobbing w tej instytucji ujawnia reporter Radia Z. Dotarliśmy do protokołu komisji powołanej do zbadania tej sprawy. Udowodniła ona winę dwóch kierowniczek, a mimo to obie nadal pracują w tym sądzie. Najcieplejsza Wielkanoc w historii. Jest na to szansa w tym roku. Mamy najnowsze prognozy, a według nich temperatura przekroczy 20 stopni. To nawet nie będzie wiosna, już prawie lato. W słoneczną niedzielę wielkanocną temperatura w Małopolsce może sięgnąć 24 stopni. Ale grubych kurtek jeszcze nie chowajcie. Zimniejsze dni mają wrócić na początku kwietnia. Na razie ostatni marcowy poniedziałek. Politycznie zaczynamy go rozmową z gościem Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja, prezes Ruchu Narodowego. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To zaczynamy od krótkiej piłki. Czy Polska powinna wydalić rosyjskiego ambasadora, tak czy nie? Wydaje mi się, że w tej chwili nie ma takiego powodu, żeby to robić. Wydalenie jest zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Nie odpowiada nasz gość. Czekamy również na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Nie ma sensu zrywać stosunków dyplomatycznych? No, stosunki dyplomatyczne utrzymują państwa także prowadzące wojnę. To jest taka rzecz, którą warto przypominać. Ale mogą one być prowadzone... dzięki Bogu na razie wojny nie prowadzimy. Przez dyplomatów o niższej randze. Mogłyby być. No więc my powinniśmy obserwować, co robią nasi partnerzy w Unii Europejskiej, w NATO i nie wychodzić przed szereg. Robienie jakichś manifestacji, kiedy się nie dysponuje twardą siłą, na przykład żeby zestrzeliwać rakiety albo żeby samodzielnie się bronić, wydaje mi się, że to byłaby taka niepotrzebna buńczuczność. My potrzebujemy spokoju w polityce międzynarodowej, szczególnie na odcinku wschodnim, żebyśmy nie dali się wciągnąć do tej wojny. A my nie jesteśmy w stanie zestrzelić rakiety, która nadlatuje nad terytorium Polski? No, według wypowiedzi polskich generałów, polskich ekspertów, polski system obrony przeciwlotniczej jest w budowie i swoją gotowość osiągnie dopiero za kilka lat. Ale ja usłyszałem coś innego wczoraj w tych wszystkich komentarzach. No to pytanie, czyje komentarze pan słuchał, panie redaktorze? No chociażby szef MON-u, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. No to oczywiste, że rządzący nie przyznają się do tego. Pełna kontrola nad rakietą. Rakieta, skoro zawróciła, nie było sensu jej zastrzeliwać. To są, panie redaktorze, takie półprawdy. Radary śledziły i mieliśmy pełną kontrolę. No tak, no ale... Ale przepraszam, panie pośle, panie marszałku, uważa pan, że Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza Polaków w błąd? Nie mówi wszystkiego? Nie wiem, to trzeba by przeanalizować dokładnie komunikaty. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś śledzi uważnie informacje na temat budowy systemu obrony przeciwlotniczej, no to jest jasne, że ona jest w budowie, ona nie jest gotowa. I my w tej chwili dysponujemy kilkoma elementami obrony przeciwlotniczej wypożyczonymi od sojuszników i kontrolowanymi przez nich, jak wypożyczona bateria rakiet Patriot czy jakieś inne systemy. Mamy jakieś swoje pewne elementy, natomiast zanim z tego się złoży całość i będziemy w stanie jednocześnie śledzić
śledzić rakiety przeciwnika i je zestrzeliwać, to według wypowiedzi ekspertów minie jeszcze wiele lat. Ale komunikat MON był jednoznaczny. Natychmiast po wtargnięciu, czy też tym, jak zlokalizowano tą rakietę, zostały poderwane dwa samoloty bojowe polskie i amerykańskie, dwie pary, i była możliwość zestrzelenia. Czy one zdążyły wystartować, panie redaktorze, bo jeżeli ta rakieta była w naszej przestrzeni powietrznej kilkadziesiąt sekund, to pytanie, czy to jest czas wystarczający na to, żeby pilot wsiadł do myśliwca i wystartował, prawda? To pytanie też powinniśmy sobie zadać. MON uspokaja, a pan jednak tutaj szuka dziury w całym. Nie szukam dziury w całym, nie uważam, że mamy jakieś powody do tego, żeby wpadać w panikę, absolutnie nie, natomiast musimy być w prawdzie i po prostu informować społeczeństwo uczciwie, jak jest. Ani przy poprzednich sytuacjach w Przewodowie czy rakieta znaleziona pod Bydgoszczą, ani teraz nie dysponujemy wystarczającymi zdolnościami, żeby w pełni kontrolować swoją przestrzeń powietrzną. I kiedy przedstawiciele poprzedniego rządu mówili, że Polska jest bezpieczna, polskie niebo jest pod kontrolą i tak dalej, to po prostu wprowadzali społeczeństwo w błąd, a wypowiedzi obecnego ministra to już sobie każdy musi sam ocenić. Pana zdaniem również pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wprowadza Polaków w błąd? Nie mówi wszystkiego? Panie redaktorze, ponieważ wolę śledzić wypowiedzi ekspertów niż polityków, to nie będę komentował dokładnie wypowiedzi pana Kosiniaka-Kamysza, ponieważ tej wypowiedzi dokładnie nawet nie słuchałem. Dobrze, uważam, że stratą czasu jest słuchanie oficjalnych wypowiedzi polityków. Trzeba patrzeć na to, co mówią dowódcy wojskowi, w szczególności byli dowódcy, bo oni wtedy mówią dużo uczciwiej niż kiedy są na funkcjach. A sądzi pan, że ten wywiad też jest stratą czasu? Bo to też jest oficjalna wypowiedź polityka. Tak, ale opozycji, więc myślę, że mogę pozwolić sobie na więcej. Jak będę w rządzie, to być może będę musiał wypowiadać się oszczędnie, to bo wtedy nie będziemy będzie pana to słuchać. Decydować nie tylko o tym, co dotrze do słuchaczy radia, ale będzie to decydować o losach państwa. Rozumiem. Więc ja nawet bym nie oskarżał członków rządu, że w tej chwili nie mówią o naszej sytuacji obronnej w pełni, jak ona jest kiepska, dlatego że rolą tych, którzy stoją na czele państwa, nie jest też sianie paniki. Natomiast prawda jest taka, że mamy bardzo dużo do nadrobienia i każdy, kto sugeruje, że Polska mogłaby w tej chwili wejść do wojny, wysłać wojska na Ukrainę, jest po prostu zwyczajnie nieodpowiedzialny albo po prostu całkowicie niepoinformowany. Załóżmy, że mamy taką zdolność zestrzelenia rakiety, która nadlatuje nad Polskę. Na przykład mer Lwowa, pan Sadowy, powiedział, że on chciałby, żeby ta rakieta została zestrzelona nad terytorium kraju NATO. Czy gdybyśmy mieli taką zdolność, to powinniśmy zestrzelić Rosjanom? Na ile oni sobie mogą pozwalać? Pan mer Lwowa to wpierw, zanim zacznie Polakom podpowiadać, co powinni robić, mógłby zacząć od przeproszenia za upamiętnienie kierujących ludobójstwem na Polakach, między innymi pana Szuchewycza, i od wycofania się z zapowiedzi odbudowania miejsca upamiętnienia tego ludobójcy. I myślę, że to byłby dobry gest w naszą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o zaproszenie nas do tego, żebyśmy zestrzeliwali rosyjskie rakiety, no na miejscu polityków ukraińskich, to ja bym też chciał, żeby i polskie myśliwce latały nad Ukrainą i żeby w ogóle Polska włączyła się do wojny. Problem w tym, że to nie jest w naszym interesie. W naszym interesie jest to, żeby wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją pozostała ich wojną, a nie stała się także naszą wojną. I no, optymalnie by było, żeby Rosja tą wojnę przegrała. Ukraina pozostała państwem niezależnym od Rosji. Natomiast gdyby sprawy miały pójść źle, a nie idą w dobrą stronę, i trzeba powiedzieć, że atmosfera jakiegoś tam optymizmu i wzmożenia chyba minęła już, myślę, że z dobry rok temu. Jeżeli sprawy miałyby pójść źle, to tym bardziej istotne jest dla nas, żebyśmy my nie byli wciągnięci w ten konflikt. Najnowszy sondaż CBOS-u daje wam trzecie miejsce. Wyprzedziliście trzecią drogę. Jak pan to sobie tłumaczy? Podchodzimy z ogromnym spokojem do sondaży i dystansem. Mieliśmy dobre sondaże w poprzedniego lata przed wyborami parlamentarnymi. Wynik był niższy. Już witaliście się z gąską i tu nic. Ja podchodziłem do tego na spokojnie, także jestem usatysfakcjonowany, bo zdobyliśmy ostatecznie kilkaset tysięcy wyborców więcej, o czym warto pamiętać, i też kilku posłów więcej, dzięki czemu mamy klub. Natomiast oczywiście cieszy to, że widać przede wszystkim jakieś poruszenie społeczne. Mam na myśli masowe poparcie opinii publicznej dla protestów rolników. To jest dla mnie przełom. To jest problem dla koalicji? To jest problem dla trzeciej drogi?
To jest problem dla rządu, bo rząd nie chce się zachować asertywnie wobec Brukseli. Rząd powinien zrobić to, co my... Jak to nie chce się zachować? Nie wiem, czy pan słyszał. Nie wprowadza naszego rozporządzenia rozszerzającego embarga na produkty ukraińskie. Premier Donald Tusk ma zawetować dyrektywę o bioróżnorodności. Kwestia dotycząca odtwarzania mokradeł. To jest tylko jeden mały elemencik dużej układanki. Natomiast to, co zniszczyło rynek rolny w Polsce, jest złamana obietnica Brukseli o stabilizacji rynku rolnego, czyli rozporządzenie otwierające nas na niekontrolowany import z Ukrainy. I my musimy ten import zatrzymać. Rozporządzenie jest od wielu tygodni napisane przez prawników Konfederacji. Trzeba po prostu, żeby minister gospodarki to rozporządzenie ogłosił, wydał, rozszerzył. Ale mamy już uzgodnienia między Ministerstwem Rolnictwa a protestującymi rolnikami. Sądzi pan, że wedle ten protest wiedzy, naturalnie wygaśnie? Nie. Wedle mojej wiedzy nie. Wedle mojej wiedzy to jest tak, że rząd trochę podpisał porozumienie sam z sobą. Nawet słyszałem od rolników, że pierwsza strona tego porozumienia została już po podpisaniu podmieniona, że pierwotnie tam było słowo uzgodnienie, a nie porozumienie. Dziwne naprawdę historie. Poza tym znam niektórych ludzi, którzy to podpisywali. Z jednej strony podpisany minister Kołodziejczak, z drugiej strony jego bliski współpracownik jako reprezentant strony rolniczej. O kim pan mówi? Jeżeli dobrze pamiętam, pan Pawlik. Przecież to jedna z prawych rąk pana Kołodziejczaka, kiedy zanim wszedł do rządu. Sądzi więc pan, że rząd podpisuje porozumienie z samym sobą? Ja ostrzegałem przed tym wiele tygodni temu, panie redaktorze. Ostrzegałem, że będzie tworzona fałszywa reprezentacja rolników, że będzie próba rozbicia tych protestów, skompromitowania. Wszystko to, przed czym ostrzegałem, zaczynamy obserwować i dlatego namawiam społeczeństwo, że niezależnie co nam będzie się mówić, żeby popierać rolników, bo my potrzebujemy produkcji żywności w Polsce. A Unia Europejska zmierza do wyniszczenia rolnictwa europejskiego i otworzenia nas na import z zewnątrz i to jest motywowane interesami gospodarczymi najbardziej uprzemysłowionych państw, takich jak Niemcy, bo te państwa chcą eksportować dobra wysoko przetworzone przemysłowe poza Unię i są gotowe poświęcać rynki rolne w zamian za otwieranie rynków przemysłowych. Popieracie protesty rolników, bo one wzmacniają Konfederację, zwiększają wasze notowania? Popieramy protesty rolników, bo potrzebujemy w Polsce hodowli zwierząt i potrzebujemy w Polsce uprawy roślin, produkcji roślinnej i potrzebujemy zdrowej, ekologicznej żywności. Polska zdrowa żywność to jedno z naszych haseł piątki samorządowej Konfederacji. Panie marszałku. Poza tym rolnicy mają rację, a Bruksela nie. Krótka piłka, odsłona numer 2. 3 krótkie pytania. Poproszę o tak albo nie. Byłbym lepszym prezydentem niż Mentzen, tak czy nie? Wystartuję w prawyborach prezydenckich. Tak czy nie? Wystartuję w prawyborach prezydenckich, natomiast samochwalstwa uprawiam nie będę. Forma marszałka Hołowni jest coraz gorsza, tak czy nie? Radzę sobie dość dobrze. Braun to wielki atut Konfederacji, tak czy nie? Jeden z liderów. Ale atut czy nie atut? Każdy z liderów Konfederacji jest jej atutem. Zrobił pan unik. Każdy z liderów jest atutem. Dziękuję. No dobrze. Czy Polska powinna... Niełatwe pytania. Czy Polska powinna wydalić rosyjskiego ambasadora? Mamy odpowiedź naszych słuchaczy. Tak uważa 35% naszych słuchaczy, nie 65% uczestników tej sondy na ten moment. Bardzo miło być w większości. Więc jest pan rzadko w większości, ale dzisiaj to się panu udało. Coraz częściej, panie redaktorze. Wicemarszałek Krzysztof Bosak jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu. Dziękuję. Zapraszam. Bardzo, życzę dobrego dnia. To jest gość Radia Z. No dobrze, wracając do kwestii związanej z Rosją, z wojną, z tym, co się stało w Moskwie. Generał Koziej, były szef BBN-u, no wydaje się człowiek absolutnie świadomy i kompetentny, uważa, że po tym, co się stało, po tej rakiecie, NATO powinno ustanowić strefę obrony przeciwrakietowej wysuniętą poza granice Polski, tak żeby można było zestrzeliwać rakiety jeszcze nad Ukrainą, które by leciały w naszym kierunku. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? To jest pomysł konfrontacyjny, bo krąży taki pomysł na forum międzynarodowym, żeby ustanawiać strefę zakazu lotów nad Ukrainą. To jest coś, czego Ukraina się domaga, a czego NATO Ukrainie dać nie chce. I oczywiście w powietrzu wisi pytanie o pozostałe państwa sąsiadujące z Polską, czy z państwami wschodniej flanki NATO, takie jak Białoruś, czy jak Rosja. I postępowanie w ten sposób, że my będziemy zestrzeliwać coś nad terytoriami państw, gdzie toczy się wojna, lub państw, które prowadzą tą wojnę, jak Rosja, czy sprzymierzona z nią Białoruś,
To jest już taki pół kroku w kierunku wchodzenia do wojny. Dlaczego NATO nie chce Ukraińcom dać tego, czego oni się domagają, czyli strefy zakazu lotów nad Ukrainą? No, a to, co proponuje generał Kozioł, to jest taka mini pas zakazu lotów dla rakiet. Dlatego, że jak się to powie publicznie na forum międzynarodowym, to później trzeba to wykonać. A jak się to wykona, to się trzeba liczyć z kontrakcją. I to jest nic innego, jak zapowiedź po prostu uruchomienia swoich środków bojowych do zestrzeliwania środków bojowych, no właśnie kogo? Przeciwnika. Czyli to jest forma wejścia do wojny. Ja uważam, że nie na darmo mamy w dyplomacji takie pojęcie jak incydent. Czyli coś, co się zdarzyło, ale traktujemy to jako wyjątek od reguły. To, że rakieta lecąca pomiędzy dwoma państwami toczącymi wojnę przekroczyła naszą granicę, to nie jest wciągnięcie nas do wojny, to jest incydent. My powinniśmy bardzo spokojnie i mądrze reagować na takie incydenty i wydaje mi się, że to, co podpowiada generał Kozioł, niekoniecznie jest taką spokojną, mądrą reakcją i odczytamy to moim zdaniem dość szybciutko po milczeniu lub zdystansowaniu się wobec takiej propozycji naszych sojuszników. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, polskie interesy są inne niż interesy amerykańskie? To jest oczywiste zupełnie. Na czym polega różnica? W polskim interesie byłoby, żeby Rosja w obecnej formie przestała istnieć i przegrała. Ale wie tę pan, wojnę, że to jest nierealne i niemożliwe. Ci, nie, którzy tak mówili 2 lata temu, no wyszli, przepraszam, na głupków. Nie no, teoretycznie to możliwe jest wszystko, tak? Natomiast oczywiście praktycznie jest to mało możliwe, natomiast definitywna przegrana Rosji byłaby w interesie polskim, tak? Natomiast... Ale czy w interesie Polski jest zamrożenie konfliktu na obecnym powiem, etapie? Co jest w interesie Amerykanów. Większość amerykańskich strategów ocenia, że definitywna przegrana Rosji i silne osłabienie Rosji nie jest w ich interesie. Dlatego, że stabilność tak zwanego obszaru poradzieckiego, całej tej, nazwijmy to, Eurazji, jest dla nich wartością samą w sobie. Czyli chodzi Amerykanom o to, żeby Rosja krwawiła, ale się nie wykrwawiła, tak? Tam się ściera bardzo wiele różnych wizji i każdy, kto upraszcza amerykańską politykę do tego, że tam jest za kulisami jakaś jedna opinia, jedna strategia, to raczej przesadza zdrowo. Natomiast generalnie ta wojna i dozowanie pomocy Ukraińcom, to widać wyraźnie, jest elementem wiązania sił rosyjskich i osłabiania Rosji, wyizolowywania Rosji na forum międzynarodowym i pewnego polaryzowania świata w konflikcie z Chinami. Co jest w polskim interesie? Czy Polska powinna być jastrzębiem, jeśli chodzi o koalicję antyrosyjską? Z pewnością na pierwszym etapie tej wojny było w polskim interesie to, żeby mobilizować na forum międzynarodowym pomoc Ukrainie, tak żeby Ukraina nie upadła. Żebyśmy w Kijowie nie mieli marionetkowego prorosyjskiego rządu i rosyjskich wojsk na naszej granicy z Ukrainą, między Lwowem a Przemyślem. I to się udało. Natomiast od tego czasu minęły już 2 lata i wydaje mi się, że w tej chwili w naszym interesie jest coś innego niż na samym początku po wybuchu wojny, a mianowicie co? W naszym interesie jest nie brnąć w ten konflikt jako państwo, jako społeczeństwo głębiej niż to niezbędne w relacjach sojuszniczych. Tutaj ton narzucają Amerykanie przede wszystkim i tempo działań i zakres wsparcia i najważniejsze, najsilniejsze państwa Unii Europejskiej oraz Brytyjczycy oczywiście. I my ze swoim potencjałem obronnym i ze swoim położeniem nie możemy próbować przelicytowywać Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, Włochów i tak dalej. Wydaje mi się, że powinniśmy starać się trzymać w środku stawki i pewne dobre propozycje popierać, natomiast nie wychodzić przed szereg. Natomiast polscy politycy mieli bardzo dużą tendencję i ciągotę do wychodzenia przed szereg, do uprawiania czegoś, co nie jest znane w innych państwach na świecie, a w Polsce jest nazywane czasem, nie wiem, jakimś takim przywództwem moralnym czy czymś w tym stylu. Czyli działanie na zasadzie, my damy dobry przykład, a inni pójdą za nami. No otóż niestety polityka międzynarodowa opiera się w bardzo dużej mierze na interesach i w bardzo niewielkim stopniu na dobrym przykładzie. A jak pan ocenia dzisiejszą politykę Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w tej sprawie? Ona się różni od polityki Prawa i Sprawiedliwości? Wydaje mi się, że na razie jeszcze tak wiele chyba nie ma do oceniania. Natomiast jest na pewno trochę niespójna w tym sensie, że na przykład jeżeli popatrzymy na najważniejszą rzecz, która się wydarzyła w kontekście Ukrainy,
czyli zapowiedzi prezydenta Macrona o wchodzeniu na Ukrainę, to te wypowiedzi dystansujące się czy odcinające były takie niezbyt przekonujące. Każdy mówił w troszeczkę innym tonie. Wydaje mi się, że nie udało mi się też pouzgadniać, wbrew temu, co się mówi medialnie, wspólnej linii z prezydentem Dudą, a powinna być tutaj przecież jednobrzmiąca linia państwa polskiego. I wydaje mi się, że to też wychodzi w zaniepokojeniu społeczeństwa. Ja jeżdżąc po Polsce dużo rozmawiam z ludźmi i ludzie są zaniepokojeni, czy wypowiedzi polskich polityków nie świadczą o tym, że my będziemy do wojny wciągani. Było jednak dementi jednoznaczne i premiera, i prezydenta. Panie marszałku, a propos tonu, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, ta kłótnia między Patrykiem Jakim, ziobrystami, a Mateuszem Morawieckim, Michałem Dworczykiem, czy Ryszardem Terleckim, to jest początek rozłamu w PiSie, czy daleko jeszcze do tego? W Zjednoczonej Prawicy. Właśnie, oni mają osobne partie, to podkreślmy. Ja myślę, że to nie musi zakończyć się żadnym rozpadem ich obozu, dlatego, że oni te wszystkie różnice mieli i mieli ich świadomość i rządzili państwem wspólnie. Moim zdaniem są to ludzie jednak zdolni do bardzo daleko idącego pragmatyzmu, który dla mnie często przypomina po prostu mi bezideowość, dlatego, że... Ale kto jest bezideowy? Patryk Jaki czy Mateusz Morawiecki? No, wszyscy razem wzięci, no dlatego, że firmowali nawzajem rząd, który działał w sprzeczności z tym, co, do czego oni są przekonani. I to wynika w tej chwili bardzo jasno z ich wypowiedzi. Jedni uważają, że w obszarze sądownictwa była katastrofa i szkodliwe działania, a jednocześnie wspierali to. Inni uważają, że na odcinku obrony suwerenności polityki europejskiej była całkowita katastrofa i się z nimi zgadzam. Ustępstwa, bardzo szkodliwe decyzje i firmowali to. Myśmy przez okres rządu Morawieckiego namawiali ich. Przestańcie z nimi głosować. Przestańcie z nimi głosować, jeżeli uważacie, że nie robią szkodliwe rzeczy. I wtedy słyszeliśmy, a wiesz, to nie nasz odcinek, jednak tutaj ważniejsza jest jedność naszego obozu i tak dalej. Najważniejsza była władza i stanowiska? Ja myślę, że to jest nawet pewne uproszczenie. Władza i stanowiska na pewno były dla nich ważne, natomiast przede wszystkim kontynuacja mitu Zjednoczonej Prawicy i przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Oni poza tym nie mają wizji uczestniczenia w polityce. I to jest problem z ludźmi, którzy byli w tym całym obozie tak zwanym pisowskim. Oni z bardzo pojedynczymi wyjątkami nie byli w stanie wyobrazić sobie, że mogliby uprawiać politykę w inny sposób. No ale swego czasu nieprzypadkowo Zbigniew Ziobro odszedł od Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście potem wrócił. Gdyby dzisiaj, panie marszałku, okazało się, że Jarosław Kaczyński ma dość i wyrzuciłby ziobrystów ze Zjednoczonej Prawicy, czy Konfederacja przyjęłaby ich do siebie, albo zrobilibyście jakiś sojusz, koalicję? Tak się składa, panie redaktorze, że sprawa ta podobno była dyskutowana, jak wiemy, z przecieków medialnych na posiedzeniu władz PiS-u w zeszłym tygodniu i postanowili nie wyrzucać ziobrystów, bo się boją, że zrobiliby im konkurencję. Czyli coś jest na rzeczy. Nie, no. Bali się sojuszu między Ziobrą a Konfederacją? Panie redaktorze, i bez sojuszu politycy suwerennej Polski i politycy Konfederacji rywalizują o poparcie wyborcy prawicowego. Wracam do mojego pytania. Czy wyobraża pan sobie sojusz albo jedną listę polityków suwerennej Polski i Konfederacji? My nie jesteśmy i zawsze to deklarowaliśmy zainteresowani, żeby być szalupą ratunkową dla polityków, którzy wypadają z innych partii. Myślę, że politycy Suwerennej Polski bardzo świadomie wybrali swoje uczestnictwo w obozie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, z którym, jak teraz wiemy, nie zgadzają się w bardzo wielu rzeczach, ale tak się składa, że wspierali jego rząd przez 8 lat. Więc jeżeli była to silna niezgoda, no to muszę powiedzieć, że są rekordowo cierpliwi, rekordowo zdolni do dyskomfortu wielu letniego. I mi się nie wydaje, żeby w szeregach Konfederacji, wśród naszych liderów, działaczy, sympatyków, wyborców było zainteresowanie, żebyśmy my przygarniali kogokolwiek z tego obozu. Czyli do Parlamentu Europejskiego pójdziecie sami? Niewykluczone, że będziemy łączyć siły, ale raczej ze środowiskami niezależnymi. Na przykład w teraz wyborach do samorządu zrobiliśmy szereg lokalnych koalicji z ludźmi i z bezpartyjnych samorządowców i ze środowiska Polska jest jedna. A propos wyborów samorządowych? I tam są ludzie o poglądach podobnych do nas. Okej. I drodze podobnej do nas, niezależnej drodze. A propos sejmików i wyborów samorządowych. Przemysław Czarnek mówił tutaj 3 dni temu w Radiu Z, że jak najbardziej jest możliwa koalicja PiS-u z PSL-em i Konfederacją, choćby w sejmiku lubelskim. Pan sobie też wyobraża taką koalicję?
Ja najpierw chcę sobie wyobrazić radnych Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców, którzy tam wchodzą, zawiązują klub, a później... Macie szans na wejście do sejmiku lubelskiego? Mamy i to trzeba walczyć na etapie kampanii, a nie rozprawiać o przyszłych koalicjach. No dobrze, ale jak a będzie później, sytuacja następująca? Jak zobaczymy, ilu będzie radnych, to okay. się będziemy zastanawiać, co tam się będzie działo. Może, bo mogą być takie sytuacje w kilku sejmikach, kiedy to wy, jeśli wprowadzicie swoich ludzi, będziecie języczkiem uwagi. Czy wtedy wybierzecie Prawo i Sprawiedliwość, czy wybierzecie obecną koalicję rządzącą? Jeżeli byłaby taka sytuacja, że będziemy języczkiem uwagi, czyli że nie da się sformować większości bez naszych głosów, to wybierzemy swój program i powiemy pozostałym partiom, przyjdźcie i powiedzcie, z iloma punktami się zgadzamy. Ja przypomnę samorządową piątkę Konfederacji. Rozbijemy układy. Własny dom to wolność. Odrzucenie dyrektywy budynkowej Europarlamentu. Polska zdrowa żywność, a więc odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu i zalewu z Ukrainy. Samorząd pełen energii, odrzucenie polityki klimatycznej i wytwarzanie energii po przystępnych cenach i ciepła po przystępnych cenach i wolność przemieszczania się, czyli odrzucenie stref zakazu wjazdu, różnych obłędnych przepisów zakazujących ludziom zwężania ulic, nieustannego likwidowania miejsc parkingowych, wojny z kierowcami. I... Czyli nie ma nic w tej piątce o gejach, o Żydach i aborcji. No nie ma. Nieprzypadkowo. To nie jest tematyka samorządowa w naszym rozpoznaniu. Natomiast te rzeczy dla lewicy aborcja jest tematyką samorządową. Dlatego pewnie się z lewicą nie porozumiemy. Natomiast okay, czyli rozumiem, partie, że to będzie inne deal, inne partie tak? mogą przyjść i powiedzieć, zgadzamy się z 4 punktami z 5, albo zgadzamy się z 5 z 5, a w 2 działaliśmy przeciwnie, ale teraz się wstydzimy, uważaliśmy, że popełniliśmy błąd. Czyli przepraszamy wyobraźmy sobie was, taką sytuację. Wyborców, tak? Wyobraźmy sobie sytuację dobrze. Taką, że koalicja rządowa zgadza się na 4 z waszych postulatów, a PiS na 3. Wybieracie koalicję rządzącą. Panie redaktorze, nie będę dawał się wciągnąć logika w takie wnioskowanie, natomiast każdy, kto słucha ze zrozumieniem, już wie, że dla nas priorytetem są nasze zasady programowe, a personalia i partyjne kwestie są wtórne. Czy koalicja... I powiem, że bezpartyjni samorządowcy, z którymi się dogadaliśmy, mają podejście podobne. Czy koalicja znajdzie pana zdaniem w Sejmie większość do postawienia Adama Glepińskiego przed Trybunałem Stanu? No, to zależy, jakiej większości będą szukali, bo mogą szukać większości bezwzględnej, a mogą szukać większości zgodnej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, czyli chyba 3/5. I wydaje mi się, że bezwzględną to stosunkowo łatwo, a 3/5 to niekoniecznie. Ale już na przykład... Więc jest pokusa do łamania konstytucji. Przedstawicielki lewicy, na przykład pani marszałek Biejat, powiedziała w Polsat News wczoraj, że gdyby była posłanką, nie podniosłaby ręki za tym wnioskiem. Mhm. To samo jej koleżanka z partii Razem, pani poseł Matysiak. Jest problem ze znalezieniem głosu, nawet czy moim zdaniem, tej większości bezwzględnej? Koalicja czy partia rządząca ma problem z dobrym napisaniem wniosku, dlatego że my z prawnikami przejrzeliśmy ten wniosek i ten wniosek to jest jakiś żart. To znaczy większość tych zarzutów, tak zwanych zarzutów, opiera się albo na błędnej interpretacji przepisu, albo na przywoływaniu przepisów, które dotyczą czegoś innego. Konkretnie? Który z zarzutów jest problematyczny? 8 zarzutów, prawie każdy, panie redaktorze. Moim zdaniem... To jest próba postawienia zarzutów za to, że ktoś prowadził inną politykę niż my byśmy prowadzili. Mi się polityka pana Glapińskiego nie podobała. No, wielokrotnie ją krytykowaliście. Krytykowaliśmy ją, ale ja uważam, że kompetencją władz państwa polskiego jest prowadzić politykę i mądrą, i głupią, i szkodliwą, i korzystną. Twierdzenie, że ktoś powinien przyjąć inne stopy procentowe w innym czasie i że to jest złamanie konstytucji albo ustawy, to jest po prostu bzdura. I ośmieszają się osoby, które ten wniosek podpisują. Czyli głosujecie przeciw wnioskowi. To jeszcze ustalimy sobie. Jest tam jeden zarzut, moim zdaniem, który wymaga wyjaśnienia i który ma, że tak powiem, przynajmniej pozór jakiegoś sensu. To jest zarzut o brak współdziałania z rządem w przygotowaniu planów polityki budżetowej. A mianowicie, że Narodowy Bank Polski... Przy czym jest to zarzut przeciwdziałania rządowi PiS, co ciekawe. Czyli jedyny zarzut tych wszystkich, który ma sens, to zarzut niezgodności w działaniu z rządem PiSu. Dlatego, że kiedy jeszcze był rząd PiSu, to Narodowy Bank Polski zadeklarował, że będzie miał zysk i to zostało uwzględnione w pierwszych planach budżetowych na rok obecny. A później okazało się, że była strata. I zarzut jest taki, że w NBP już wiedzieli, że będzie strata, ale zapowiadali, że będzie zysk. I jeśli to jest prawda, czyli jeśli mieli informację, że będzie źle, a informowali premiera, że będzie dobrze, to wprost jest to jedyna sytuacja, gdzie jest wprost złamanie ustawy, bo w ustawie jest napisane, że jest obowiązek współdziałania z rządem w przygotowaniu planów polityki budżetowej. A wprowadzenie w błąd nie jest współdziałaniem. Rozumiem. To jest moim zdaniem jedyny poważny zarzut, a reszta to jest śmiech. Zaprosicie pana prezesa Glapińskiego na posiedzenie własnego klubu?
Nie wykluczam tego, ale taka decyzja jeszcze nie zapadła. To pora na teraz na pytania naszych słuchaczy. Chodzą plotki, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego pozbędziecie się Grzegorza Brauna i na przykład wymienicie na suwerenną Polskę. Jak pan się do tego odniesie? Są to plotki fałszywe. Takich planów nikt nie ma, nikt nie przygotowuje. My zajmujemy się rozszerzaniem Konfederacji, a nie planowaniem czystek, podmian czy czegoś w tym stylu. Kolejne pytanie. Czy propozycja resetu konstytucyjnego, którą pan rzucił w styczniu tego roku, była dyskutowana z politykami różnych opcji w kuluarach sejmowych? Jeśli tak, to z jakim odzewem pan się spotkał? Wszystkie opcje dostały propozycję dyskusji nad tą, takiej oficjalnej spotkań nad tą propozycją. Z tej propozycji skorzystał jak do tego momentu tylko prezydent, więc na taką poważną dyskusję nie ma za bardzo zainteresowania. W tej kadencji nie ma szans na reset konstytucyjny? Moim zdaniem niestety nie, natomiast może w następnej. Natomiast nieoficjalnie ta propozycja jest dobrze oceniana. I moim zdaniem właśnie dlatego, że jest dobrze oceniana, to nikt nie chce na ten temat oficjalnie dyskutować. Dlatego, że w polityce demokratycznej jest tak, że kiedy jakaś partia zaproponuje coś mądrego, to oni zrobią wszystko, żeby tego nie pochwalić. Więc nieoficjalnie posłowie mówią, to jest dobre, to jest godne uwagi, z fajnym pomysłem wyszliście, no rzeczywiście... Czyli nie poprzemy, bo to nie nasze? Nie, oni nawet nie chcą o tym dyskutować. Kolejne pytanie. Przed wyborami 15 października zapewnialiście, że nie będzie koalicji Konfederacji z PiS-em. Tymczasem kto idzie razem do wyborów samorządowych w Poznaniu czy w Bydgoszczy? Tak wam naprawdę do siebie blisko? Jak się negocjowało z partią prezesa Kaczyńskiego miejsca na listach? Nie negocjowaliśmy z partią prezesa Kaczyńskiego. To dlaczego jesteście na wspólnej liście? To są indywidualne działania polityków Nowej Nadziei. To nie było autoryzowane przez władze całej Konfederacji w tych miastach. No ale nie wyrzuciliście tych działaczy na przykład z partii. To trzeba z wyrozumiałością podchodzić do działań, które nie są w pełni uzgodnione, dlatego że naszą rolą w kampanii samorządowej i w wyborach i w ogóle w polityce jest poszerzanie swojego poparcia, swojego oddziaływania, a nie pozbywanie się kadr, które czasem zrobią coś nieuzgodnionego. Natomiast te porozumienia, w mojej ocenie, bardzo słabo wynegocjowane były lokalnymi porozumieniami zawartymi przez polityków Nowej Nadziei z niektórymi politykami PiS-u i one nie miały ani w Bydgoszczy, ani w Poznaniu stempla poparcia władz Konfederacji. Czyli pan nim nie kibicuje, nie chce pan, żeby ci politycy weszli do organów. Życzę jak najlepiej wszystkim kandydatom ze wszystkich składowych partii Konfederacji, z Korony, z Nowej Nadziei, z Ruchu Narodowego, z Bezpartyjnych Samorządowców i ludziom niezależnym. Natomiast w Poznaniu został wystawiony nasz własny komitet wyborczy, czy pod szyldem Konfederacji. W Bydgoszczy tam konkurencji nie ma akurat. Natomiast przede wszystkim ta nasza zapowiedź, że nie zrobimy koalicji, no to w oczywisty sposób dotyczyła polityki ogólnopolskiej. Natomiast na poziomie lokalnym, żeby było jasne, ja nie jestem z zasady przeciwny robieniu na poziomie lokalnym jakichkolwiek porozumień. Natomiast one muszą być dobrze wynegocjowane i one powinny być uzgodnione z władzami Konfederacji. Okay. To jest zarzut, a kolejne. Nie to, że to jest z PiS-em albo z kimś innym. Bo sensownie te porozumienia ludzie... w Bydgoszczy i Poznaniu były, czy nie były uzgadniane z władzami Konfederacji? Nie były. Kolejne pytanie. Sytuacja bezpieczeństwa pogarsza się z dnia na dzień. Czy Konfederacja planuje na poważnie ruszyć z rozwiązaniami prawnymi znacząco zwiększającymi dostęp do broni? Czas ucieka. Projekty są gotowe i czekają od poprzedniej kadencji w Sejmie. Wystarczyłoby zacząć nad nimi pracować. Blokada jest mentalna, częściowo w klasie politycznej, a częściowo w całym polskim społeczeństwie, żeby zmienić prawo. I blokada jest polityczna. To znaczy... Kto blokuje? No, kolejni ministrowie. Jacy ministrowie? Poprzednio to był oczywiście minister spraw wewnętrznych Kamiński, a obecnie to jest minister Kierwiński. Gdyby minister spraw wewnętrznych dał dyspozycję do rozpoczęcia pracy nad nowym prawem dotyczącym posiadania broni, to te prace po prostu by się zaczęły i mogłyby się dość szybko skończyć. A bo może to nie jest jakaś bardzo skomplikowana materia. Może tym obu ugrupowaniom chodzi o to, żeby nie było takich strzelanin jak w Ameryce. Ale panie redaktorze, wszystkim damy ludziom broń, damy pistolety, damy strzelby i się pozabijają. Wszystkim nam o to chodzi i nikt nie postuluje, żeby ludziom rozdawać broń. Nie o to chodzi. Natomiast my mamy do wdrożenia dyrektywę unijną i mamy już ileś lat opóźnienia w wdrożeniu, także to nie chodzi tylko o realizację postulatów środowisk strzeleckich, proobronnych. Nawet przepisy unijne, które powinny być dawno wdrożone, nie są wdrażane. Także tutaj jest jakaś blokada i ja myślę, że ta blokada będzie musiała być zdjęta, dlatego że my nie możemy mieć wiecznie przestarzałego prawa. Kolejne pytanie. Co jest dla pana istotniejsze? Walka z Fit for 55 czy z ukrainizacją Polski?
W polityce to są fałszywe alternatywy, że się daje dwie rzeczy i się pyta, co jest ważniejsze. Ważne jest i to, żeby Polska nie była zdepolonizowana, to znaczy, żebyśmy w Polsce mieli przytłaczającą większość obywateli narodowości polskiej, którzy będą mówić w języku polskim i żeby Polska była Polską. To jest ryzyko depolonizacji? No to już nastąpiło w wielu miastach. Mamy częściowo, tak, oczywiście. A kiedy? Jaka jest definicja depolonizacji, pana zdaniem? No na przykład taka, że gdy wychodzi pan z Sejmu, idzie do dowolnej restauracji, coraz trudniej dogadać się po polsku. No dobrze, naprawdę ma pan problemy? No tak. Naprawdę? Tak jest. Ale co, ci ludzie, którzy stoją za barem, nie mówią po polsku? No albo mówią słabo. Ale naprawdę miał pan takie problemy? Nie, no to jest codzienność centrum Warszawy. Ale... Panie redaktorze, kiedy pan ostatnio był tutaj gdzieś w restauracji wokół Sejmu? Całkiem niedawno, nie będę wymieniał nazw tych restauracji, ale bez przesady. No tak to wygląda, panie redaktorze. No dobrze, czyli pana zdaniem... Wsiądzie pan do... Jak pan wsiądzie do starej taksówki, no to porozmawia pan po polsku. Jak wsiądzie pan do auta jednej z aplikacji na przejazdy, to ciężko na Polaka trafić. Na szczęście w innych miastach... Może problem polega na tym, że ci wszyscy ludzie lepiej, powinni mieć kurs, przejść kurs polskiego. No, wie pan, kurs kursem, ale to jeszcze się muszą chcieć uczyć. Są tacy, co mieszkają tu po 10 lat i nie czują potrzeby. Zawsze jest... Bo nasze państwo tego nie wymaga, tylko nasze państwo się przestawia w tej chwili na obsługę we wszystkich językach świata. To jest błąd. No błąd, oczywiście. Powinien być tylko język polski. Powinniśmy wymagać nauki polskiego od ludzi, którzy chcą tutaj mieszkać dłużej. No to jest nasz podstawowy interes, żeby Polska pozostała Polską. Chyba, że ktoś chce nas przekształcić w jakiś rezerwat multikulti, tygiel, prawda, z jakichś chorych snów lewicy międzynarodowej, no to droga wolna. Natomiast ja czegoś takiego nie chcę. Kolejne pytanie. Patrząc na hasła równości, które głosi lewica, czy Konfederacja jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Ja nie jestem, jak to się mówi, ultrasem równości. Równość zasady to jest hasło lewicowe, natomiast jest coś mocno niesprawiedliwego w tak dużej dysproporcji pomiędzy wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn, szczególnie, że mamy dokładnie odwrotnie, jeżeli chodzi o długość życia. Czyli gdyby Konfederacja kobiety była żyją znacznie dłużej, rządzie, a mężczyźni mają znacznie dłużej gdybyście pracować. Gdybyście mieli wpływ na rząd, to rozumiem, że podwyższylibyście wiek emerytalny kobiet. Panie redaktorze, jeżeli jest jakaś... Słuchajcie niesprawiedliwość, uważnie wszystkie wyborczynie Konfederacji. Jeżeli jest jakaś niesprawiedliwość i nierówność, to można działać w różny sposób, nie tylko poprzez podwyższenie. Natomiast jeżeli chodzi o podwyższanie wieku emerytalnego, to my mamy też problem, i to powiem uczciwie, polegający na tym, że mamy jeden z niższych wieków emerytalnych w Europie. I co więcej, stało się to przedmiotem przetargu takiego populistycznego między głównymi partiami politycznymi. I jesteśmy w pułapce, dlatego że większość wyborców to wyborcy starsi. Więc prawdopodobnie będziemy skazani wyłącznie na stosowanie zachęt do pozostania na rynku pracy i te zachęty będą częściowo skuteczne, a częściowo nie. Konfederacja jest za 4-dniowym tygodniem pracy, czy nie? 4 jak? 4-dniowym tygodniem pracy. 4 dni pracy w tygodniu. Panie redaktorze, jakbym ja mógł to ludziom zafundować, to może i jednodniowy, prawda? Ale pytanie, kto za to zapłaci? I to jest bajka lewicy? Bo lewica chce... takich rozwiązań. Z lewicą jest ten problem, że jak coś wymyśli, to może to później jeszcze przeforsować politycznie i to może być nie bajka, tylko koszmar. Dlaczego 4 dni pracy to jest koszmar? Mógłby być koszmarem taki tydzień. Z jakiego powodu? Wszyscy by mieli czas na odpoczynek. Przede wszystkim, panie redaktorze, w tej chwili nie ma nawet 5-dniowego tygodnia pracy. Przecież prawo pracy w tej chwili nie mamy żadnego efektywnego prawa, które gwarantuje, że 2 dni w tygodniu będą wolne od pracy. Przecież jest kontrowersyjne nawet, żeby 1 dzień. Dla niektórych jest problemem ciągle, żeby chociaż niedziela była wolna albo 1 dzień w tygodniu. Więc o czym my w ogóle mówimy? Przecież większość firm międzynarodowych, przepisy regulujące tu w Warszawie, wystarczy porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w firmach międzynarodowych i jakiekolwiek ograniczenie pracy do 8 godzin albo do 5 dni w tygodniu, to jest fikcja. O czym my w ogóle mówimy? Że to jest w ogóle jakiś temat zastępczy. Niech lewica się zajmie międzynarodowymi korporacjami, tak żeby tam respektowano obecne przepisy, a nie te, które oni sobie wymyślają. A po czyjej pani stronie, jeśli chodzi o spór między lewicą a trzecią drogą w sprawie składki zdrowotnej? Obniżonej dla przedsiębiorców. Znaczy, my byliśmy przeciwni podwyższeniu składki i wprowadzeniu procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Natomiast to w tej chwili zmiana, którą robi rząd, wynika, że ona jest bliźniaczo podobna do Polskiego Ładu. To znaczy robiona na łapu-capu, bez żadnej konsultacji, bez żadnego przygotowania. Minister Domański robi to na łapu-capu? No absolutnie. Gdyby było inaczej, to mielibyśmy jakieś założenia, jakiś projekt, jakieś konsultacje. A przecież nic takiego nie ma miejsca. No projekt jest, ale nieformalny. Ale nie ustawy.
No dobrze. Tylko co, znów PowerPoint, jak za Morawieckiego. No to widać, musiał się zmienić wszystko, żeby nie zmieniło się nic. Ale generalnie jesteście za tym, żeby ta składka była niższa dla przedsiębiorców, czy nie? Jesteśmy przede wszystkim za tym, żeby nie odbierać ludziom chęci do działalności gospodarczej. Czyli jeżeli ktoś jest mikroprzedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą, to nie powinien być dobijany wysokimi ZUS-ami, składkami i tak dalej na dzień dobry. Natomiast jeżeli ktoś zarabia, ma duży dochód, no to powinien płacić podatek dochodowy. I moim zdaniem problem, jaki jest ze składką, to jest taki, że w Polsce składka w ogóle nie jest składką. Ona jest jakąś drugą częścią podatku dochodowego. Jeżeli chcemy uzależniać to, ile ktoś płaci od wysokości jego dochodów, to się nazywa podatek dochodowy. A jeżeli coś ma być realnie składką, to powinno wynikać z tego, jaki jest koszt ochrony zdrowia. Czyli powinniśmy wziąć koszt ochrony zdrowia. Tak działają klasyczne systemy ubezpieczeniowe. Podzielić to przez liczbę obywateli, uśrednić, podzielić przez liczbę miesięcy i w ten sposób wyjdzie nam wysokość składki. Ale wtedy płaciliby taką samą składkę pracownik na etacie, który zarabia 4000 i przedsiębiorca, który zarabia 20? No tak jest ze składkami. A jak nie chcemy, żeby to była składka, to powiedzmy, że to nie jest składka. Wrzućmy to do podatku dochodowego, wrzućmy finansowanie ochrony zdrowia do polityki budżetowej i się zaczyna polityczna, uczciwa dyskusja. A to, co oni robią, to jest naszywanie jednej łaty na drugiej łacie, na trzeciej łacie i niczym się nie różnią od Morawieckiego i całego bałaganu po Polskim Ładzie. Ostatnie pytanie. Co z waszą ustawą, co z waszym projektem dotyczącym kwoty wolnej? Ten projekt jest, rozumiem, w komisji. No jakoś tak jest, że koalicja rządząca, napisaliśmy projekt, który realizuje ich postulaty i nie chce tego przegłosować. Najpierw 4 miesiące i 1 tydzień trzymali projekt o kwocie wolnej w zamrażarce, a teraz skierowali go do komisji. Co będzie dalej, jak pan myśli? Nikt tego nie wie. Czyli myśli pan, że on będzie w komisji? No i zanim ciągle jest szansa, że go przegłosujemy. Jeżeli znajdą się koalicjanci, którzy wspólnie z nami i z PiS-em zechcą to przegłosować. Wyobraża pan sobie? Panie redaktorze, ja pamiętam już taką sytuację. Nie wiem, czy pan wie, ale zręby polityki prorodzinnej w Polsce były ustanawiane przez moją dawną partię Ligę Polskich Rodzin wspólnie z Platformą Obywatelską przeciwko PiS-owi. Bo PiS głosował przeciwko dodatkowi na dzieci, Becikowemu, a my wtedy z Platformą i z innymi partiami przegłosowaliśmy dodatki na dzieci. Czy chciałby pan powtórki z rozrywki? No tylko tym razem przeciwko Platformie. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Bardzo dobrego dnia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.